Serdecznie na takiej zorganizowanej bardzo szybkim trybie konferencji prasowej z inicjatywy pana prezesa Rządowego Centrum Legislacji, pana ministra Krzysztofa Szczuckiego. Witam serdecznie media, które przybyły na konferencję prasową. Witam radnych Rady Miejskiej Grudziądza, pana Sławomira Szymańskiego, przewodniczącego klubu, i pana radnego Marka Czepka. No i moja osoba Krzysztof Kosiński, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu. Tematem dzisiejszej konferencji jest oczywiście bardzo gorący temat. Temat bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa granic Polski, bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście tych wszystkich zagrożeń zewnętrznych, które dzieją się tuż obok nas, a nie się wojny. Oczywiście wiemy, jak wiele zła się dzieje, jak mamy szereg wpływów wewnętrznych na politykę polską, wpływania na świadomość Polaków, jak wielu mamy agentów wysoko opłacanych w tym kraju, którzy starają się preparować zupełnie inną świadomość, wykrzywiać pewną rzeczywistość i wpływać realnie na zagrożenia dla Polski. Prosimy bardzo pana ministra, pan minister tutaj odniesie się do tych bieżących wydarzeń i przedstawi nam aktualną sytuację. Szanowni Państwo, dzisiaj w tych dniach, nie tylko dzisiaj, ale w tych dniach w całej Polsce, także tutaj w Grudziądzu, Prawo i Sprawiedliwość zadaje zasadnicze pytanie Donaldowi Tuskowi i całej Platformie Obywatelskiej, czy elementem programu Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej jest szerokie otwarcie granic dla imigrantów, którzy w sposób inspirowany przez Władimira Putina, w sposób zorganizowany przez Władimira Putina tworzą presję na granicę wschodnią, a także dla imigrantów zachodu. Wiemy, że w ostatnich tygodniach wrócił ten temat i Komisja Europejska i niektóre państwa próbują przerzucić na Polskę, między innymi problem, który poprzez Polskę nie został wywołany i który Polski nie dotyczy, problem imigrantów. W sytuacji, kiedy Polska, jeżeli trzeba rzeczywiście stanąć w obronie tych, którzy wsparcia potrzebują i rzeczywiście trzeba ratować tych, którzy uciekają przed wojną, to doskonale wiemy od 24 lutego ubiegłego roku, że takie wsparcie i taką pomoc Ukraińcy otrzymują. Oni są uchodźcami, uciekają przed ludobójczą wojną i pomoc w Polsce otrzymują. Natomiast absolutnie nie ma zgody z naszej strony na to, aby ulegać tej presji, która w granicy wschodniej miała miejsce, która liczymy się z tym, że może się powtórzyć. Dodatkowo to zaangażowanie Białorusi mniej lub bardziej bezpośrednio w wojnę przeciwko Ukrainie też wskazuje, że sytuacja po tamtej stronie jest cały czas niepewna i dlatego właśnie pytamy, jakie jest rzeczywiste stanowisko Donalda Tuska. Tutaj na tych tablicach widzicie panowie różne cytaty Donalda Tuska, który sprzeciwiał się budowie zapory na granicy z Białorusią. Ta zapora szczęśliwie już stoi, wyposażona jest w nowoczesne systemy. Razem ze Strażą Graniczną i z Polskim Wojskiem broni naszej granicy wschodniej. Widzimy panią Iwonę Hartwich. To może warto zwrócić szczególnie tutaj w województwie kujawsko-pomorskim uwagę na tę wypowiedź. Wpuśćmy wszystkich, a później się zobaczy, kto to jest. Tak? Później będziemy się martwić o bezpieczeństwo naszych córek, naszych dzieci, jak ci ludzie zupełnie niesprawdzeni, niezweryfikowani, z innej kultury, z innym nastawieniem będą już przebywali na naszych ulicach. Więc proszę Państwa, na to absolutnie nie ma zgody. Prawo i Sprawiedliwość jest formacją polityczną i rząd Prawa i Sprawiedliwości jest formacją polityczną, które bezpieczeństwo stawia najwyżej. Po pierwsze bezpieczeństwo obywateli. O to bezpieczeństwo na co dzień zabiegamy. Chociażby dzisiaj miałem okazję wziąć udział w Chełmie, w powiecie chełmińskim, w uroczystości z okazji formowania się 3. Pułku Saperów w ramach 1. Dywizji Piechoty Legionów. To jest właśnie dywizja, która będzie odpowiadała przede wszystkim za obronę granicy wschodniej. Podkreślmy, Pułk Saperów w Chełmie zlikwidowany i przekształcony w mniejszą jednostkę w 2011 roku. Czyli recepta Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, zwijanie wojska, otwieranie granic i obrona Polski dopiero na granicy z Niemcami, czyli tak naprawdę rezygnacja z obrony polskiego terytorium. To może tyle na razie z mojej strony. Myślę, że panowie radni jeszcze, zakładam, chcieliby się wypowiedzieć. Bardzo proszę. Znaczy, szanowni państwo, my jako radni oczywiście zajmujemy się kwestiami dotyczącymi tego, co się dzieje w naszym mieście, ale oczywiście bacznie przyglądamy się temu, co się dzieje w kraju.
I ja nie ukrywam, czasami wyciągam takie wnioski, że sytuacja naprawdę jest poważna i trzeba w sposób odpowiedzialny podchodzić do tego, co się dzieje na granicy, co się dzieje w Ukrainie, co się dzieje także w samej Rosji. I jestem głęboko przekonany, że w pewnych sprawach, sprawach bezpieczeństwa, powinniśmy mówić jednym głosem. I to nie tylko na tych szczeblach centralnych, sejmowych, parlamentarnych, ale także tutaj w samorządzie. Są takie kwestie, takie sprawy, które jednak dobrze by było, by załatwiać wspólnie, by podejmować różnego rodzaju działania w pewnym konsensusie. I ja zachęcam tutaj i władze także samorządowe w Grudziądzu do pełnej współpracy, zwłaszcza w kwestiach, tak jak powiedziałem, bezpieczeństwa, tego, aby grudziądzani, mieszkańcy powiatu czuli się tutaj bezpiecznie w różnych tego typu fragmentach życia społecznego, gospodarczego, społecznego, także i politycznego, ale też mam nadzieję, że takie działania oddolne, współpracy będą też przenosiły się na parlamentarzystów. Ja wiem, że jest kampania wyborcza, ale proszę Państwa, są takie rzeczy, które wymagają pełnej współpracy i mówienia jednym głosem, a w szczególności mówienia jednym głosem poza granicami też naszego kraju. Zwłaszcza tutaj myślę o instytucjach Unii Europejskiej. Tamten wspólny głos jest bardzo potrzebny i ja bardzo zachęcam do tego, aby też opozycja, która często nazywała się tak zwaną opozycją totalną, żeby też miała to na uwadze, że my oczekujemy w sprawach bezpieczeństwa mówienia jednym głosem i dbania o interes Polaków, interes państwa polskiego. Dziękuję za pytanie. Proszę Państwa, gdybyśmy mogli się odnieść już do szczegółów, to propozycje, o których słyszymy, nawet tutaj też widoczne i wypowiedzi, które mówią także o demontażu tej zapory, która powstała z tak wielkim trudem i w niełatwych warunkach na granicy, demontaż tej zapory spowodowałby niestety dzisiaj gwałtowny wzrost przekroczeń tej granicy. Już mamy do czynienia jeszcze na tym odcinku, który nie do końca jest tam spięty i takie działania niestety burzące te wszystkie dotychczasowe podjęte decyzje przez rząd Prawa i Sprawiedliwości są działaniem na szkodę państwa polskiego. Ja apeluję tutaj też do polityków Platformy Obywatelskiej, tych lokalnych także, bo oni tutaj też uprawiają taką dużą politykę, mówiąc wbrew, jak gdyby mówiąc tutaj, przedstawiając zupełnie inne argumenty, które nie idą w parze z interesem Polski, idą w parze z interesem kraju, z interesem tego miasta, także Grudziądza. Bo jeżeli Państwo spojrzycie na nagrania z miast francuskich, z miast szwedzkich, w ogóle z Europy Zachodniej, to co dzieje się tam, jakie są reakcje, jakie są wydarzenia, zdarzenia kryminalne, najgorszego typu, jaka jest dewastacja, jaki stopień jest dewastacji przez właśnie grupy, które prawda, wprowadziły się do Europy, niestety jest to rzecz nie do przyjęcia. Nawet ostatnie wydarzenia na wyspie Kos, które są też pewnym incydentem, ale gdzie wyspa Kos przez dziesiątki lat w zasadzie cieszyła się generalnie spokojem, a morderstwo na Bogu Ducha w innej Polsce, które i gwałt zresztą, który drastycznego aktu się dokonał, niestety jest przykładem także tutaj tego osobliwego działania, bardzo złego działania tej sfery takiej migracyjnej, byśmy mogli o tym mówić. I to są pewne przykłady, które tutaj ostrzegają Polskę także, abyśmy tutaj bali wspólnie i taki apel także do całej totalnej opozycji, aby tutaj akurat schłodziła się bardzo mocno, wykąpała się w zimnej wodzie i współgrała tutaj z rządem Prawa i Sprawiedliwości i broniła Polski. Bardzo świadoma i dużo część tych wypowiedzi to wręcz aktualne. Tak, sytuacja na wschodzie się zmieniła w zasadzie od wybuchu wojny w Ukrainie. I to w tej chwili można troszeczkę inaczej na to spojrzeć. Ale podejmowane próby w ostatnich, chociażby teraz słyszycie Państwo z mediów, że mamy do czynienia z próbami przynajmniej przekroczenia granic. Nie jest tak, że się nic nie dzieje. Ten temat nie został zasypany w piachu. W zasadzie mamy do czynienia z pewną wojną hybrydową, która trwa niestety dalej. Całe przegrupowanie wojsk, być może, które jest na terenie Białorusi, które się dzieje dzisiaj, być może jest to związane także z szerokim wsparciem dla kolejnej fali imigrantów, którzy będą gdzieś tam postępowali, gdzieś w kierunku tym zachodnim, w kierunku Polski, bo głównie tutaj chodzi o destabilizację państwa buforowego, bo ja nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, ale Polska jest państwem buforowym dla całej Unii Europejskiej. To jest w zasadzie główna zapora, główna barykada, która tworzy ten system ochrony, która gwarantuje dzisiaj Europie spokój i pokój. Znaczy limituje przede wszystkim w dużym stopniu taki niekontrolowany napływ imigrantów. Poza tym, jeżeli jest tak, jak pan redaktor mówi, to
myślę, że ten czas jest bardzo dobry, żeby te osoby, które tutaj widzimy na tych planszach, publicznie odwołały te swoje słowa i powiedziały, że dzisiaj w tych warunkach absolutnie zaporę trzeba trzymać, trzeba kontrolować napływ imigrantów. Nie ma zgody na napływ imigrantów narzucany nam w ramach relokacji przez Unię Europejską. To jest dobry czas. Wzywamy tych ludzi, tak jak panowie radni mówili, tych polityków Platformy Obywatelskiej do tego, żeby zajęli jasne, wyraźne stanowisko, czy zależy im na bezpieczeństwie Polaków, czy też raczej zależy im na realizowaniu interesów zewnętrznych wobec Polski, a nie na naszym dobru. Panie ministrze, nie wiem, czy dobrze słyszałem, ale informacje takie typowo statystyczne z ostatniego czasu pokazują, że prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej nielegalnie w 2023 jest więcej niż w całym roku 2022. A więc to też pokazuje skalę, ale trzeba też pamiętać, że z tymi przekroczeniami granicy, tym nielegalnym przekroczeniem granicy może być jeszcze inny problem, ponieważ mamy też grupę oddziałów Wagnera, tak, na Białorusi. Proszę Państwa, kto wie, czy z tą grupą, która będzie próbowała przekroczyć granicę, nie będą to ludzie uzbrojeni właśnie z tej grupy. Proszę Państwa, nieprzypadkowo mamy nowe połączenia, czy odnowione połączenia między Bagdadem a Mińskiem. Proszę Państwa, no nie wiadomo, czego się spodziewać i my tutaj chcielibyśmy, to co powiedziałem wcześniej, żeby ta opozycja totalna przestała być opozycją totalną i zaczęła współpracować z rządem w sprawach ochrony polskiej granicy, czy ochrony państwa polskiego, ponieważ to jest właśnie nasz interes narodowy i o to powinniśmy zadbać, i o bezpieczeństwo Polaków, co już podkreślałem kilkakrotnie dzisiaj. Czyli konieczna jest oczywiście rewizja stanowiska, która musi się wydarzyć, bo Państwo mówicie, że są już wypowiedzi sprzed jakiegoś czasu, ale one ciągle są aktualne, bo nie dokonano tutaj żadnej zmiany i w zasadzie te opinie ciągle są utrwalane i powielane i Polacy zakładają, że dalej te takie poglądy trwają.